A więc ja sobie na szybko przejdę tutaj proces instalacji, a wy wygodnie się rozsiądźcie i popatrzcie. Oczywiście to będzie wszystko w przyspieszonym tempie. I tak właśnie już jestem z wami z powrotem. Jak widzicie, instalacja przebiegła pomyślnie i teraz wam pokażę, jak zainstalować owy certyfikat SSL. Ok, moi drodzy, a więc darmowy certyfikat SSL będzie z Let's Encrypt. Dowiedzmy się troszeczkę więcej, co to jest za produkt. A więc Let's Encrypt to urząd certyfikacji dostępny jako produkt publiczny. Wyszedł z fazy beta jakiś czas temu. Projekt dostarcza użytkownikom darmowe certyfikaty SSL. Powstał on z tego względu, że duża część ruchu jest nieszyfrowana, a jak wiadomo, to naraża na wszelkie podsłuchiwania oraz wstrzykiwania reklam, czy śledzenie za pomocą ciasteczek choćby nawet. Projekt działa tak, że jest automatyzowany, czyli wystawia, podpisuje i od razu instaluje na serwerze dany certyfikat. Minusem jest tego taki, że te certyfikaty nie są, że tak powiem, roczne. One tam okres ważności mają krótszy, ale to w niczym nie przeszkadza, bo mają auto-renew, czyli auto-aktualizację takiego certyfikatu, czyli jak go raz zainstalujemy, oczywiście z odpowiednim oprogramowaniem, to on wówczas będzie się automatycznie odnawiał co określoną ilość czasu. Let Encrypt można wykorzystać zarówno w cPanelu, jak i w Direct Adminie. Są do tego tak zwane pluginy, także to jest najprostszy sposób. Oczywiście mając serwer dedykowany, też można sobie zainstalować i z takiego darmowego, autoodnawialnego certyfikatu korzystać. Polecam. Ok, no to wchodzimy sobie do Let's Encrypt. Tak, i generujemy sobie certyfikat dla subdomeny. Jak widać, wszystko zostało poprawnie wygenerowane przy użyciu mojego adresu IP. Jedna taka uwaga, jeśli używacie sobie Cloudflare, trzeba niestety zdefiniować sobie też CNAME'a, www, wiadomo, subdomena i tak dalej. No i przechodzimy sobie do naszej YAML, wracamy do system ustawienia. A więc ustawienia globalne. Następnie przechodzimy sobie na opcję serwer. I tutaj wybieramy sobie Force HTTPS na całą stronę. I zapisujemy zmiany w tym momencie. Tak jest. I już w tym momencie możecie zauważyć, że strona się przełączyła w certyfikat. I jest po SSL-u. Możemy sobie przejść do strony i mamy po SSL-u również. I oto w ten oto prosty sposób mamy darmowy certyfikat SSL. I w tym momencie dzięki za uwagę. Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku Joomla to proste. Trzymajcie się, cześć!